Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja jest trzecią sesją Rady Gminy Gozdowo w obecnej kadencji. Serdecznie witam Radnych Gminy Gozdowo, Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Klautowskiego, Sekretarza Gminy Pana Jacka Piekarskiego, Skarbnika Gminy Panią Bogumiłę Żurdańską. Witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Panią Bogumiłę Żurdańską, Dyrektora Publicznego Gminy w Gozdowie. Panią Lidię Malinowską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Gozdowie. Pana Krzysztofa Jeźdźwiaka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Belicach. Panią Agnieszkę Olszewską, dyrektora publicznego przedszkola w Gozdowie. Panią Anetę Chmurę, kierownika klubu dziecięcego Radosna Kraina w Gozdowie. Panią Monikę Spychała, kierownika klubu dziecięcego Kukusiowy Raj w Belicach. Witam proboszcza parafii Kurowo, księdza Waldemara Dziemulskiego. Witam również pana Kazimierza Kędzierskiego, prezesa Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gozdowie. Jako że jest to pierwsza sesja z udziałem sołtysów oraz zaproszonych gości, miałbym prośbę do radnych o zaprezentowanie się państwu. Proszę, skąd państwo są, z jakiego okręgu, jak się nazywają, no i myślę, że tyle wystarczy. Może zaczniemy od tego. Tak. Nazywam się Tomaszewski Ryszard, jestem rolnikiem. Pochodzę z Bombary. Przez Pupę. Leszek Leszek, prowadzę gospodarstwo rolne i zamieszkałem do Walewo Wrocławia. Pani Polska Barbara, mieszkam w Zasadzie, nie jestem rolnikiem. Niemiecki Włodzimierz, zamieszkałem w Oryginie. Prowadzę gospodarstwo rolne. Polski Hieronim w Bolisławiu prowadzi działalność gospodarczą w Unii Morawskiej. Nazywam się Sławomir Szymborski, mieszkam w Belicach, pracuję w Polsku w firmie Inwestment. Sofia Miller, jestem emerytowaną nauczycielką, jeszcze 6 godzin w klasach trzecich gimnazjum. Michał Skidariusz, jestem z Relic, pracuję w Gozdowie w spółce Partner. Czyli za Sławomiem, jak myślę, że każdy zna organista parafii Gozdowo. Nie. Szwedzki Sławomir, emerytowany policjant, mieszkaniec numer 2. Sławomir Żurawski, mieszkam w Gozdowie, jestem radnym w kolejnej kadencji. Z wykształcenia jestem muzykiem, obecnie pracuję w szkole muzycznej jako nauczyciel. Bogdan Krzyżowski. Reprezentuję wyborcę z okręgu nr 8 w Gozdowie, mieszkam w Gozdowie. Jestem pracownikiem samorządowym od 27 lat. Dla mnie jedyną nową osobą to jest osoba księdza Kurowa, a jak pozostałe państwa to znam. Myślę, że państwo też mnie znacie. Krzyżowski Mariusz z okręgu nr 7 w Gozdowo. Pracuję w warsztacie samochodowym tutaj na terenie naszej. Rzesza Pańskierowym, zamieszkam w Czacharowo, rolnik. Anna Burczyńska reprezentuje okręg wyborczy numer 1. To są trzy sołectwa. Sołectwo Smorzewo-Kozice, sołectwo Ostrowo-Wilkowo i sołectwo Ujewo. Jestem prezeską Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Ostrowy, prezeską Spółdzielni Socjalnych Pana Kolecka-Słowiańska. A tak w ogóle emerytowaną nauczycielką. Interesuję się głównie właśnie sprawami związanymi z organizacjami pozarządowymi i ze sprawami oświaty. Dziękuję. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji zgodnie z listą obecności aktualnych uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy i podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Projekt porządku obrad został Państwu przekazany wraz z zawiadomieniem o sesji. Nie będę go zatem odczytywał. Proponuję natomiast wprowadzić zmianę w porządku obrad polegającą na usunięciu z porządku obrad punktu 14, który brzmi: podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gazowego w gminie Gozdowo. Usunięcie to będzie skutkować zmianą numeracji naszego porządku sesji w ten sposób, że punkt 15 stanie się punktem 14, 16, 15, a punkt 17, 16. Głównym powodem usunięcia projektu przedmiotowego
przedmiotowej uchwały z porządku dzisiejszych obrad jest pragnie zgodnej interpretacji wykonawcy zlecenia dotyczącego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gniotowie. Zgodnie z wątpliwości zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 5 grudnia 2018 roku ze strony Państwa Rady. Czy ktoś z Państwa ma uwagi co do zaproponowanej zmiany? Przystąpimy więc do głosowania nad zaproponowaną zmianą w porządku obrad trzeciej sesji Rady Gminy Gozdowo dotyczącej usunięcia punktu 14. Kto jest za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad? Kto jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Ponadto proponuję zmianę nazwy punktu 10 porządku obrad, który proponuję, aby otrzymał nowe brzmienie. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Gozdowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Propozycja zmiany tytułu wynika z szeregu wątpliwości, które każdy z radnych miał w sprawie wprowadzenia ograniczeń sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Z uwagi na wątpliwości, które były wyrażone w dniu 5 grudnia bieżącego roku na wspólnym posiedzeniu komisji, proponuję usunąć z projektu uchwały paragraf 4 w brzmieniu. Ustala się na terenie gminy Gozdowo ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Punkt pierwszy, ograniczenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonej między godziną 24 a 5, a tym samym zmianę jej tytułu. Czy mają Państwo inne pytania, bądź uwagi co do zaproponowanej zmiany? Czy to się jest szafa? Tak, po prostu odstąpimy od tego, dlatego... Kto jest autorem tej propozycji? Ja. Wcześniej Pan głosował, żeby... Znaczy wcześniej Pan głosował, żeby ta sprzedaż nocna była ograniczona. Przepraszam, jak mogę głosować na komisję, jak nie będę członkiem komisji? Opiniowałem komisję, wypowiedziałem swoje zdanie, ale po powrocie do domu, po konsultacji z mieszkańcami, no i tym bardziej po ostatnich wydarzeniach, mając miejsce na Gozdowie, myślę, że wiemy, nie wiem, wie Pan, co się stało, czy nie? 13 bodajże osób zostało wyrwanych ze skutków radnych, znaczy ze skutków wysokiego napięcia. W Gozdowie nie ma sklepu nocnego i to chyba był główny argument, że zacząłem się zastanawiać, czy to naprawdę problem leży tutaj, czy nie trzeba poszukać. Gdzieś, ale jak wszyscy wiemy, ten problem dotyczy stacji paliw. Tak, i głównym argumentem, który wyrażałem, było to, że było wiązane nadzieję z tym, że nie będą wiązane niektóre sytuacje, ale jak mówię, w Gozdowie nie ma całonocnej sprzedaży alkoholu, a takie incydenty też są, dlatego proponuję tą zmianę. Czy mają Państwo inne pytania bądź uwagi co do zaproponowanej zmiany? Przystąpimy więc do głosowania nad zaproponowaną zmianą w porządku obrad trzeciej sesji Rady Gminy Gozdowo dotyczącą zmiany tytułu punktu 10. Kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś z Państwa ma inne uwagi lub pytania co do porządku obrad? Stwierdzam, że Rada Gminy nie przyjęła, stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wprowadzoną zmianę w porządku obrad trzeciej sesji Rady Gminy Gozdowo. Odczytam porządek obrad, który po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad trzeciej sesji Rady Gminy Gozdowo. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu wczesnej drugiej sesji Rady Gminy Gozdowo. Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat bieżącej sytuacji gminy i założeń na następne lata. Punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2019 oraz zwolnień w tym przypadku. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31/233/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Gminy Gozdowo na 2018 rok.
Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Gozdowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania w sprawie podawania napojów alkoholowych. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Gozdowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących jazdów gminy Gozdowo położonych w miejscowości Gozdowo. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Banisław Gozdowo, Kolana, Przybyszewo, Kozice, Smorzewo, Kuskowo, Pronoszewice, Rękawczyn, Wielkowo, Zbójna w gminie Gozdowo. Punkt 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 15. Sprawy różne. Punkt 16. Zakończenie obrad. Przystąpimy więc do głosowania nad przyjęciem porządku obrad trzeciej sesji Rady Gminy Gozdowo. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła porządek trzeciej sesji Rady Gminy Gozdowo. Zgodnie z regulaminem pracy Rady, każdy protokół z ostatniej sesji musi być przyjęty przez Radę Gminy na następnej sesji. Protokoły wyłożone są do wglądu w biurze Rady Gminy, więc przed sesją każdy może się z tym treścią zapoznać. Czy są jakieś uwagi bądź pytania co do protokołu? Tak? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Panowie Sołtysi, Szanowni Goście. Ja mam takie uwagi do protokołu, z uwagi na to, że protokół jest niekompletny. W sprawach różnych, i tutaj przypomnę, zadałem pytanie odnośnie remontowania schodów przy kościele w Turowie, remontu kaplicy na cmentarzu w Bonisławiu i remontu świetlicy środowiskowej w miejscowości Gronoszewicy. Pan wójt udzielił lakonicznej, w zasadzie nie udzielił odpowiedzi, i tego mi zabrakło w protokole. Ja wiem, że za chwilę pan sekretarz zacznie mnie przekonywać, że protokół to nie jest ten obraz. I tu się pewnie zgadzam. Ale jeżeli tak ważne pytanie nie znajduje się w protokole, to moim zdaniem jest coś nie tak. Mało tego. To pytanie nie znalazło się w protokole, ale zostało również usunięte z nagrania drugiej sesji. Mamy na to dowód z uwagi na to, że były dwie kamery na jednym nagraniu. Jest to pytanie, jest krótka wypowiedź pana wójta, natomiast zabrakło tego w nagraniu. Nie wiem, czy pan nagrywał wcześniej, czy ktoś inny. Także to już nie jest zwykły przypadek. Dlatego wnioskuję o uzupełnienie protokołu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Wcześniej pan radny mówił o nagraniu, to nic mi na ten temat nie wiadomo. Na pewno nikt nie podejmował żadnych działań, z tego co ja wiem, żeby cokolwiek było albo nie było. A co do uwag, czy też wskazań, o jakie treści protokół zdaniem pana radnego, czy innych państwa radnych powinien być uzupełniony, to prosiłbym o wskazanie konkretnego wpisu, który winien się państwa, pana zdaniem, znaleźć. Protokół nie jest ten problem, tak naprawdę. Są nagrywane wszystkie rzeczy i to jest później do otworzenia. Także prosimy o konkretną uwagę i oczywiście państwo decydują. Konkretna uwaga to jest taka, że moje pytanie nie znalazło się w protokole i krótko wypowiedź pana wójta. To nie była odpowiedź, to wypowiedź. Znaczy, no, niby pan, pan opiniował w tym momencie, że pan wójt nie udzielił odpowiedzi. No pan wójt udzielił odpowiedzi, może pana ta odpowiedź nie satysfakcjonować, natomiast w protokole, jeżeli już postanowienie w ten sposób, że pan radny Szczepecki zapytał Kurowie, na co wójt gminy udzielił odpowiedzi i tyle. A nie będziemy opiniować, wartościować, czy to była dobra, niedobra, pełna, niepełna odpowiedź, bo to już jest wartościowanie, opiniowanie. Panie sekretarzu, ale pan mnie nie rozumie do końca. Bo w ogóle to nie zostało ujęte w protokole, a nie moje pytanie, nie tutaj odpowiedź pana wójta. Ja pytałem konkretnie, czy będą pozyskane środki zewnętrzne na te inwestycje, czy to wszystko będzie realizowane z budżetu gminy. Nie było odpowiedzi. Ja tego nie neguję, że nie było odpowiedzi. Może będzie w innej części, w następnym dniu, czy na następnej sesji, ale chodzi o to, że w ogóle to się nie znalazło w protokole. Mało tego zostało usunięte z nagrania. Dziękuję.
Ja sobie notowałem, że teraz pan radny był uprzejmy przytoczyć, powtórzyć to pytanie i o takie pytanie protokół nie będzie uzupełniony, jeżeli państwo zdecydują, czy będą pozyskiwane dodatkowe środki na remont schodów w Kurowie. Zapytał pan radny. W Bronisławiu, gdzie w Bronisławce? Gdzie? A, Świetlica. No to już, czyli jeszcze w Bronisławiu i... No to ja proponuję, żeby pan przewodniczący krótką przerwę zarządził, żebyśmy to pytanie wyśleli. Jeżeli jest wyartykułowane zdanie, tym bardziej, szanowni państwo, tak jak powiedziałem wówczas na sesji, że powiedziałem krótko i tutaj pan radny ma rację, powiedziałem, że szerzej na ten temat powiem na następnej sesji i taka była moja odpowiedź. Właśnie nie dodałem, że chodzi o operację, to przypominam państwu, że jest termin 14-dniowy i on wprost ustawy obowiązuje i to chyba jest lepsza sytuacja od tej, gdzie spontanicznie będziemy chcieli od razu na wszystko odpowiedzieć, bo potrzebny jest czas, żeby tej odpowiedzi taka, jaka by satysfakcjonowała udzielać. No w takim razie pytanie pana radnego brzmiało, czy będą pozyskiwane dodatkowe środki na remonty przewidziane przy kościele w Kurowie, w Bronisławiu i w Bronoszewicach. Zewnętrzny. Tak, ze środków zewnętrznych. Prosimy, żeby, jeżeli nie ma głosów, to możemy podobno przyjąć na następnej sesji, jak będzie uzupełniony, przecież to nie przeszkadza. Nie będziemy czekać z tym jednym zdaniem. No to dzisiaj może. Dzisiaj dopisać po prostu. Przegłosujemy na uzupełnienie protokołu o zapytanie pana radnego Szymańskiego, którego będzie odczytał pan sekretarz. Kto jest za wprowadzeniem treści do protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Więc teraz przegłosujemy protokół z poprzedniej sesji z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez pana Szczepeckiego. Kto jest za przyjęciem protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Grodzowa z uwzględnieniem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła protokół z drugiej sesji Rady Gminy Grodzowa. Proszę pana wójta o przedstawienie informacji na temat bieżącej sytuacji gminy i założeń na lata następne. Wysoka Rado, panie przewodniczący, księże proboszczu, szanowni państwo. Także chciałem odnieść się do tego ostatniego okresu burzliwego, jak zawsze przed wyborami. Chciałem wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli czynny udział w wyborach. Również podziękować tym wszystkim, którzy startowali do Rady Gminy, czy też kandydowali, ubiegali się o stanowisko wójta. Dziękuję za zaangażowanie, za to, że wyrażali swoje poglądy. Gratuluję wszystkim państwu, którzy otrzymali mandat zaufania. Jest to mandat zaufania, szanowni państwo, tak radni jak i mój, ale też jest i ogromne zobowiązanie. Różne koncepcje, różne pomysły pojawiały się w tym okresie, ale najwięcej informacji krążyło na tematy spraw związanych z sytuacją finansową naszej gminy. Były to informacje, były przekazywane takie informacje jako sprawa oczywista, jako informacja ogólnie dostępna, ale też była przekazywana informacja, że coś jest ukrywane, że należy coś odkrywać. Dlatego też uważam, że i cieszę się z obecności państwa w tak większym gronie. Również zaproszeni byli wszyscy księża parafii z terenu naszej gminy, a po to, żeby również i dzisiaj na to pytanie, które na początku pojawiło się, jeśli chodzi o współdziałanie z parafiami, również można było w tym szerszym gremium omówić i żeby tam, gdzie pojawiają się wątpliwości,
żeby po prostu je rozwiać. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zadłużenie naszej gminy, tak jak powiedziałem, jest to informacja ogólnie dostępna i nie tylko naszej gminy. Większość gmin z naszego rejonu, nie tylko z naszego rejonu, ale w kraju boryka się z problemami zadłużenia, bieżącego deficytu i to nie jest żadna tajemnica, można sprawdzić na sprawozdaniach i tak zadłużenie naszej gminy to jest 12 milionów 560, jest to około 40% budżetu do 60% możliwego. A jak się ma to zadłużenie, jeśli chodzi o gminy ościenne, bo to jest informacja ogólnie dostępna. Pochowów 15 800, Zawic 12,5, Rościszewo ponad 9, Szczutowo prawie 3, Bielsk ponad 10, gmina Sierc ponad 7, Stara Biała prawie 13. Proszę Państwa, to są te różne wysokości, one będą różnie przekładały w stosunku do możliwości okresu spłaty poszczególnych gmin. A jak się to ma, proszę Państwa, do wydatków budżetowych naszej gminy, bo to jest najważniejsza sprawa naszej gminy, na co te środki inwestycyjne były wydatkowane i tak przez w ostatnich tych latach, rok 17, kwota na wydatki majątkowe to ponad 3,5 miliona, 16 ponad 1 700, 15 ponad 4 miliony, 14 prawie 4 miliony. To są, proszę Państwa, te wydatki, które były ponoszone łącznie za lata 10-18, jest to ponad 6 milionów środków z budżetów naszych gmin przeznaczonych na wydatki majątkowe. Są w tym latach ponad 30 milionów wydatki majątkowe. Co dalej? To były te majątkowe, co w skład tych wydatków majątkowych wchodziło. Proszę Państwa, realizacja wspólnych porozumień z powiatem grubo ponad 2 miliony złotych. Realizacja funduszu sołeckiego, kwota również ponad 2 miliony złotych. To są środki, które z funduszu budżetu wychodziły na realizację tych wspólnych działań. Środek trwały, proszę Państwa, za te lata, ostatnie, przez te 20 lat kształtowanie się na poziomie, jak zaczynałem ja tutaj pracę, ten majątek, ten trwały był 10 milionów. Na koniec roku 18 jest to kwota prawie 70 milionów złotych. Także proszę, to jest skala zjawiska odniesienia kwot zobowiązań do kwot, w jaki sposób został ten majątek ukształtowany. Gmina wykonuje swoje obowiązki przy pomocy urzędu przede wszystkim. Jest to komórka główna, w której pracuje 24 osoby. Referat organizacyjny spraw obywatelskich, referat finansowy, referat oświaty, referat rolnictwa, budownictwa, opiekunki, konserwator, kierowcy. No i dodatkowo zawsze co roku są osoby na stażach, pracach interwencyjnych tu w urzędzie, jak i również przy zakładzie komunalnym. Proszę Państwa, największą bolączką dotyczącą funkcjonowania gmin, jak i naszej, to jest problem oświatowy. To oprócz tych wszystkich zobowiązań, na przykład ten rok, jest to brak środków, które wynikają z różnicy pomiędzy subwencją oświatową, a dostawie planów prawie 1 000 000 zł. Jest to szereg czynników, które mają wpływ na to zjawisko. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć tak, że liczba spada dzieci. Mamy tych dzieci już nie 1300, ale 622.
W trzech teoretycznie szkołach, a tak na dobrą sprawę w dwóch szkołach, szkoła podstawowa w Gozdowie, szkoła podstawowa w Lewicach, to są szkoły podstawowe w publicznym gimnazjum w wygaszeniu. I nie szkoła podstawowa w Ostrołach ginieje, aczkolwiek w tej szkole nie ma dzieci, dlatego też będą konieczne wykonanie procedur prawnych, tak żeby można było na bazie tej szkoły zgodnie z tymi zabiegami naszymi, żeby można spróbować utworzyć tam klub seniora, żeby ten obiekt nie niszczał, a mógł normalnie służyć mieszkańcom i pozyskać na to środki zewnętrzne. Zakład komunalny, 16 osób, tak jak wspomniałem wcześniej, oprócz tych osób stałych na etatach, również te prace interwencyjne, staże. Podstawowy sprzęt, nie jest tego za dużo w zakładzie, ale będziemy, myślę, starali się w przyszłości, żeby dalej go doposażać, 5 ciągników, 2 koparki, ostrówek, 2 samochody ciężarowe, 4 dostawcze, 3 osobowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, beczka, kosiarki, rębak, skrawiarka, ciaskarki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 12 osób, to są osoby, które zajmują się bieżącą działalnością, ale również i opiekunki. Kwota, ten plan finansowy ośrodka jest to 8 797 000, w tym środki dotacji ponad 8 milionów, środki własne 653 901. Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie, zatrudnione są 2 osoby, wydatki w 18 ogólnie 183 tysiące złotych, środki dotacji podmiotowej budżetu gminy to 160, zespół pieśni i tańca 16 tysięcy oraz pozyskane środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 7 tysięcy złotych. Samodzielny zakład samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Gozdowie, podstawowa opieka, ośrodek zdrowia w Gozdowie i filia w Lewicach. Ośrodek zdrowia w Gozdowie ma zapisanych pacjentów 3689, filia w Lewicach 984. Dwóch lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej, pielęgniarzy czasu pracy, jeden lekarz specjalista z zakresu medycyny rodzinnej, codziennie przez 6 godzin w Lewicach. Szanowni Państwo, inne sprawy, tu jak gdyby chcę chwilkę powrócić do oświaty w tych planach, żeby też poszukiwać środki. Chciałbym to, co już mówiłem wcześniej, żeby przekształcić klub dziecięcy w Lewicach, przedszkole, tak żeby też stworzyć możliwość dla mieszkańców, żeby te mniejsze dzieciaki, że taka potrzeba będzie, mogły tam też korzystać, ale nade wszystko chodzi o to, że w przedszkole, w którym funkcjonowaniu ta grupka dzieci tam jest spora i szanse pozyskania środków w przeliczeniu na jedno dziecko jest wyższa, dlatego też jest to pewna forma gdyby pozyskanie dodatkowych środków. Moi drodzy, kolejne tematy, takie, które przed nami, to są zawsze pojawiający się temat gazyfikacji. Ten temat tu w miejscowości Gozdowo, gdzie ta sieć jest rozwinięta, jest o wiele łatwiejsza dla mieszkańców do realizacji. Gorzej jest z tą gazyfikacją w inne rejony. Kilka lat temu była próba kolejnego etapu gazyfikacji w kierunku Lewic. No niestety wówczas nie udało się, ponieważ było za małe zapotrzebowanie na ten gaz. Skupienie było mieszkańców przede wszystkim na tym, żeby to były dostawa gazu do kuchenek. Nie udało się, teraz ponownie próby są tego rejonu tutaj od Gozdowa, Kolonia, Kowalewo, Białuty do strony Lewic. Ponownie są złożone wnioski, czekamy na rozpatrzenie, będziemy dalej próbować, żeby skorzystać z tego dobra, które tutaj w Gozdowie mamy, czyli ten gaz, i czekamy na informacje ze strony gazowni. Z wcześniejszych spraw, jeśli chodzi o gazyfikację, posiadamy informacje, że te działania związane z uruchomieniem procesu gazyfikacji do Rękina
Jest stosowna dokumentacja, pozwolenie na budowę. Teraz czekamy na uruchomienie tej inwestycji, tak żeby również, jeżeli zostanie wprowadzone do inwestycji, to ten gaz również znalazłby się i w Rekinie. Proszę Państwa, już od kilku lat trwają rozmowy z koleją. Chodzi tu przede wszystkim o przesunięcie punktu przystanku na teren tutaj przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z Płocką. Te tereny przyległy do naszego lasku. Chodzi o to, żeby te inne możliwości komunikacyjne były łatwiej dostępne dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, kolejnym problemem takim występującym nie tylko na terenie naszej gminy, to są sprawy związane z komunikacją, z połączeniami, z dotarciem nie tylko do Płocka, ale również i do Sierpca. Pewne oczekiwania mieszkańców w postaci rozszerzenia tych dojazdów, szczególnie tutaj w kierunku Płocka, Proboszczewic, spróbujemy jak gdyby rozwiązać i uruchomić pewne dodatkowe połączenia, tak żeby możliwość naszych mieszkańców tego kontaktu z miastami była jak najlepsza. Proszę Państwa, najpierw skupię się tu przy komunikacji, przy porozumieniu, które mamy z prezydentem miasta Płocka. Proszę Państwa, jest to wielki problem, jeśli chodzi o komunikację i zmiany zasad określanych przez prezydenta, ponieważ coraz bardziej każde miasto, tam gdzie wykonuje te usługi porozumienia, próbuje jak najwięcej środków pozyskać dla siebie, tak żeby po prostu nie dokładać do tego transportu. Wiele połączeń pomiędzy Rękinem Gozdowym a Proboszczewicami są to kursy deficytowe dla komunikacji, dlatego też w tych rozmowach, w porozumieniu z wójtem Stara Biała od nowego roku, od stycznia, chcemy, żeby kilka kursów było zastąpionych, czy w tych samych godzinach, tak jak były do tej pory, ale żeby była to komunikacja gminna na porozumieniu z gminą Starą Białą, darmowe przejazdy tutaj od Rękina do Proboszczewic, tak żeby po prostu ten dostęp naszym mieszkańcom nie utrudnić, a ułatwić, a żeby skorzystać również z pojazdów, które posiadamy, jak i z pracowników, których tutaj mamy. Problemem jest połączenie dalej wspólnie w rozmowach z wójtem Stara Biała. Chcielibyśmy, żeby od września, jakby nam to ten pierwszy etap połączeń udał się zrealizować, rozważamy uruchomienie nowego połączenia od września od Gozdowa przez Rękin, Kolczyn, Dzięgielewo, również do Proboszczewic, tak żeby ułatwić dostęp szczególnie młodzieży szkolnej. Miejmy na uwadze wszyscy, drodzy Państwo, że rok przyszły, jeśli chodzi o liczbę dzieci, które będzie się udawało do szkół, będzie znacznie większa, ponieważ będą dwa roczniki gimnazjum i ósmej klasy szkoły podstawowej. Na razie problem po upadku Mobilisa jak gdyby został rozwiązany, ale tylko teoretycznie, ponieważ prywatna firma świadczy te usługi. Toczą się różne zmiany przepisów, jeśli chodzi o obowiązek transportowy na szczeblu powiatu, to powiat, i czekamy na przepisy nowe, na zmianę tych przepisów. Myślę, że rok przyszły również będzie kluczowy w tych rozmowach. Jeżeli zostaną uruchomione jakieś połączenia, to co zapowiadałem dużo wcześniej, chciałbym, żeby przynajmniej w okresach dłuższej niebydności na terenie naszej gminy, czy poprzez naszą gminę, no, dojazdu do Sierpca szczególnie, bo do Płocka jak gdyby byłby ten dojazd zabezpieczony, będziemy rozważać, będę proponował, żeby w okresie tam, gdzie nic nie kursuje, szczególnie wakacyjnym, żeby taki kurs rano i po południu uruchomić, żeby nasi mieszkańcy mieli również ci, którzy korzystają z usług, chociażby służby zdrowia, mogli po prostu z tego skorzystać. Dalsze te sprawy związane z modernizacją dróg, inwestycje rozpoczęte do wprowadzenia, będziemy analizować, przedkładać, zbierać też od Państwa sołtysów, bo w najbliższych trzech miesiącach też będą się odbywały zebrania u Państwa, więc będzie też okazja
zaktualizować te inwestycje i do takiego wspólnego działania na lata przyszłe. Proszę Państwa, dlatego na poprzedniej sesji nie rozwodziłem się w temacie związanym z zapytaniem dotyczącym schodów Kurowo-Bonisław czy też Bronoszewce. Powiedziałem tylko wówczas tyle, co na wstępie, że ten temat, do tego tematu chciałbym wrócić. Proszę Państwa, odbyły się spotkanie, tu były rozmowy z księdzem proboszczem parafii Gostowo, Bonisław i Kurowo na temat próby wspólnego złożenia wniosków o ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach działania podstawowej usługi odnowawczej na obszarach wiejskich. Prosiłem również Radę o wyasygnowanie środków na rozpoczęcie tych prac. Te środki się znalazły. Były też rozmowy, o których wspomniałem z księżmi i tak dwóch proboszczów parafii Kurowo i Bonisław wyrazili chęć, że są zainteresowani, żeby gmina po prostu zajęła się tym i pomogła parafiom, ponieważ nie są w stanie. Ksiądz proboszcz Stanisław Obolski, proboszcz parafii Gozdowo na tym spotkaniu wyraził swoje zdanie, że on nie będzie ubiegał się o środki na remont instalacji czy malowania, niech to zrobi następny ksiądz proboszcz, on teraz będzie walczył z azbestem. Byli świadkowie na tym spotkaniu, nie jest to żadna jakaś tajemnica. I stosowny wniosek udało się złożyć, złożyliśmy, ten nasz wniosek został zweryfikowany, rozpatrzony pozytywnie, przynajmniej na pierwszym etapie, jeśli chodzi o weryfikację tychże operacji. Teraz czekamy na kolejny etap. Została uzupełniona stosowna dokumentacja techniczna, wydane pozwolenie na budowę na te dwa obiekty i jeżeli będzie wniosek pozytywnie rozpatrzony, wówczas kwota dotacji na te obiekty Górowo i Bonisław wyniosłby 483 817 zł. Zobaczymy, to jeszcze jest daleko do realizacji, na razie są te etapy przygotowawcze. Jak będzie zatwierdzone, na pewno Państwa i księży w tej sprawie będę informował, jeśli chodzi o Bronoszewice, jest to inwestycja realizowana w ramach środków własnych. Proszę Państwa, jeszcze jedna informacja z takich bieżących zdarzeń. 3 sierpnia gmina podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania usunięcia uszkodliwienia wyrobu zawierających azbest z terenu gminy Gozdowo. Kwota dotacji wyniosła 14 430, a wartość zadania po realizacji wyniosła 20 250 zł. Odebrano łącznie azbest z 30 posesji z terenu gminy. Jeśli chodzi o Bronoszewice, nieprzewidywane jest występowanie o środki zewnętrzne na ten remont. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Proszę radnych o zwięzłe i rzeczowe zgłaszanie interpelacji i zapytań. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania będą udzielane w punkcie 14 porządku obrad. Proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie wójcie, mieszkańcy Rybina pytają, dlaczego zabrakło informacji na temat płatności, chodzi o dzierżawę gruntów od gminy, konkretnie garaże. Przyznam się, że ja też zapomniałem o tej płatności. Dowiedziałem się też o osobie przypadkowej. Skoro można przygotować płatności, jeżeli chodzi o podatek, płatności, jeżeli chodzi o śmieci, dlaczego zabrakło tej informacji? Nie chcę wchodzić pana buty, ale wystarczyło nawet krótki ogólnik do pani sołtys. Ja wiem, że to nie należy do jej obowiązków, ale myślę, że nie miałaby nic przeciwko temu, żeby rozwiedzić to na tablicy ogłoszeń. Ewentualnie krótki SMS z przypomnieniem o płatności. To tyle, jeżeli chodzi o mieszkańców Rępina. Panie wójcie, na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji stałych rady gminy, co niektórych radnych wprowadził pan w lekki szok. Zaraz uzasadnię dlaczego. Chodzi o zakup ciągnika do gospodarki komunalnej.
I żeby było to jasne, ja nie mam nic przeciwko temu zakupowi. Pan tu jest gospodarzem, pan najlepiej się orientuje i wie, co jest potrzebne. Ja nawet jestem gotów to poprzeć, bo z uwagi na ogrom prac, jakie gospodarka wykonuje, jestem za tym, żeby ten ciągnik był zakupiony. Ale panie wójcie, porządkujmy pewne fakty. I tu zwracam się do pana sekretarza. Jeżeli pomylę kolejność, to proszę mnie sprostować. Panie wójcie, najpierw jest propozycja, czyli stałe komisje, wspólne posiedzenie, rozmawiamy, dyskutujemy, opiniujemy. Następnie jest uchwała Rady Gminy przyjmująca budżet na rok 2019, gdzie są zapewnione środki 110 tysięcy złotych na rok 2019 na zakup ciągnika do gospodarki komunalnej. I na końcu, panie wójcie, tego łańcuszka jest dopiero sam zakup. A co pan robi? Pan, panie wójcie, najpierw kupuje ciągnik, który fizycznie stoi już na placu gospodarki komunalnej. Później jest propozycja na posiedzeniu stałej komisji rady. A na końcu, panie wójcie, będzie pan chciał, żeby te wszystkie nieprawidłowości panu zalegalizować, przyjmując uchwałę budżetową na 2019 rok. Ja pytam pana wójta, po co my tu jesteśmy? Od kogo, panie wójcie, ten ciągnik został zakupiony? Skąd pan wziął środki na zakup tego ciągnika? Wiemy, że są problemy, jeżeli chodzi o środki w gminie. Nawet wierzyciel odsyła pan na inne terminy, na przyszły rok. Panie wójcie, następne pytanie. I też tylko powiem, o co chodzi. 26 lipca bieżącego roku. Zebranie wiejskie w Rępinie. Pan był inicjatorem tego zebrania. Natomiast przewodniczącym zebrania, panie wójcie, była pani Sołtys. Kiedy pan uniemożliwiał mi zabranie głosu z powodnej wypowiedzi, co gwarantuje mi statut, zwróciłem się do pani Sołtys, dlaczego nie reaguje na pana zachowanie. Sam sobie przyznał pan przewodniczenie zebrania, nie podając tego wniosku pod głosowanie. Mi się wydaje, że jeżeli przewodniczący rozpoczyna zebranie i chce pan przewodniczyć dalszej części zebrania, to taki wniosek powinni przegłosować mieszkańcy. To jest jedna kwestia. Obiecał pan w końcu, że odda mi głos w sprawach różnych. Kiedy doszliśmy do spraw różnych, zakończył pan zebranie. Ponownie się zwróciłem, że miał mi pan udzielić głos. Krótko pan to spuentował. Pan to jeszcze wypowiedział. Następna rzecz, panie wójcie, gdzie jest protokół z tego zebrania? Do dnia dzisiejszego nie mogę się z nim zapoznać. Tak było, pani Sołtys? Tak. Proszę głośniej, bo pan wójt nie słyszy, tak, panie. Ja może na chwilę wezmę na tyle. Dziękuję panu przewodniczący. Dziękuję. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni goście. Tutaj może krótko, bo na wspólnym posiedzeniu komisji padła propozycja kupna nowego samochodu strażackiego dla OSP w Gozdowie. Tutaj chciałbym, bo po prostu część mieszkańców jest tym zainteresowana. OSP Gozdowo jest już w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego i teraz mam takie pytanie. Wspomniał pan, że aby uzyskać dofinansowanie na nowy samochód warty w granicach około 800 tysięcy, należy wyłożyć 220 tysięcy środków własnych. Przegłosowaliśmy tę sprawę, niestety 8-7 zostało to odrzucone. I teraz mam takie pytanie. Padła propozycja zakupu do Lelic 23-4-letniego Jelcza za kwotę zarezerwowaną w granicach 90 tysięcy złotych. I wiem tutaj od kolegów radnych, że w niedzielę miały nastąpić oględziny tego samochodu. I moje pytanie jest takie, czy zostało faktycznie te oględziny wykonane? W jakim stanie technicznym jest to auto? I czy ma świadectwo CNBOP, o którym tutaj pan przewodniczący
Śmigielski wypomniał, że samochód z Gozdowa, który proponowaliśmy przesunąć do Relic, a tutaj zakupić nowy, ten samochód z Gozdowa nie posiada. I moje pytanie jest takie, czy ten właśnie, który chcieliście zakupić, te świadectwo ma. To jest pamiętaj, tak? Nie, to odpowiem na jej punkcie 14. Czy są jeszcze inne pytania? Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam jedno zapytanie, jedną interpelację na piśmie. Pierwsze zapytanie to jest w imieniu tutaj rolnika naszej gminy. No, prosił mnie, żeby zadać takie pytanie na temat opakowań po kiszonkach. Co z tym zrobić? Kto ma to odebrać? Czy to może jakaś jest firma, która może z gminą podpisać umowę, czy może ten Remondis, z którym mamy umowę. No sam mówi, że w przeciągu roku zbiera mi się tych opakowań foliowych ponad 300 kilo. Także jest to jakiś problem, no bo utylizacja tego to na pewno nie jest łatwa w taki sposób. A jeśli chodzi o moją interpelację, to wypowiem tutaj w imieniu klubu radnych odpowiedzialny na przyszłość, skład którego wchodzą pan Bogdan Kaczorowski, pan Mariusz Bago-Wiśniewski i moja osoba. I pozwolę sobie tę interpelację złożyć na ręce pana przewodniczącego i prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Interpelacja. Na podstawie artykułu 24 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w imieniu klubu radnych odpowiedzialny na przyszłość składam interpelację w sprawie dotyczącej regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie, a konkretnie braku publikacji jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gozdowie oraz utworzenia nowego stanowiska pracy. Od pewnego czasu nasi wyborcy kierują do nas radnych zapytanie, dlaczego ten regulamin nie jest upubliczniony, a jego treść jest zastrzeżona do użytku wewnętrznego. Nie ukrywamy, że ten fakt również nam utrudnia sprawowanie mandatu radnego. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią artykułu 33 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Ten regulamin ma służyć kierownikowi jednostki, pracownikom, ale również naszym mieszkańcom, którzy na podstawie jego treści są w stanie ustalić, jakie sprawy można załatwić w urzędzie, jakie referaty czy samodzielne stanowiska pracy zajmują się danymi sprawami, jak wygląda podległość służbowa. Cytowany przepis ustawy nie daje uprawnień wójtowi gminy do czynienia wzmianki w BIP-ie, żeby treść regulaminu była zastrzeżona do użytku wewnętrznego. Regulamin nie zawiera treści, które na podstawie odrębnych przepisów stanowią tajemnicę prawnie chronioną. Dodamy, że jest to chyba jedyny przypadek w naszym kraju, aby nie został upubliczniony regulamin organizacyjny urzędu. Sprawdziliśmy, że urzędy wojewódzkie, centralne, organy administracji publicznej oraz organy administracji zespolonej, agencje rządowe nie stosują takich praktyk, bo są to praktyki niedopuszczalne. W składanej interpelacji podnosimy również fakt utworzenia z dniem 16 lipca 2018 roku nowego stanowiska pracy pod nazwą Koordynator do spraw kultury. Wynika to tym razem z opublikowanego zarządzenia nr 50 wójta gminy Gozdowo z dnia 29 czerwca. W związku z tym zadajemy pytania. Pierwsze. Dlaczego i na jakiej podstawie treść regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Gozdowie została zastrzeżona do użytku wewnętrznego i nie jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej? Pytanie numer dwa. Czy zostało obsadzone stanowisko pracy pod nazwą Koordynator do spraw kultury? Jeśli tak, to w jakiej formie został wyłoniony kandydat na to stanowisko? I czy było już wypłacane wynagrodzenie za pracę na tym stanowisku? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.
Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Tak? Ja jeszcze pytanie. Rado, panie wójcie, chciałbym zapytać o zakup autobusów i dwóch tych busów, które służą do komunikacji gminnej. Kto wydał na to zgodę, na ten zakup i jakie to pieniążki na to poszły? Dziękuję. Dziękuję. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do punktu szóstego. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 5 grudnia bieżącego roku. Odczytam zatem projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1 i artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Artykuł 6 ust. 1 punkt 1, artykuł 6 ust. 1 punkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I artykuł 4 ust. 1, artykuł 13 punkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Paragraf 2. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi dla gospodarstwa jednoosobowego 12 zł, dwuosobowego 24 zł, trzyosobowego 36 zł, czteroosobowego 48 zł, pięcioosobowego i większego 60 zł. Punkt drugi ustala się stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane i wynosi ona dla gospodarstwa jednoosobowego 20 zł, dwuosobowego 40 zł, trzyosobowego 60 zł, czteroosobowego 80 zł, pięcioosobowego i większego 100 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gozdowo. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 20/153/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Paragraf piąty. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to przejdziemy do głosowania. Poproszę pracownika Biura Rady o odczytywanie kolejno nazwisk. Proszę o głosowanie imienne, na przeciw, bądź wstrzymuje się. Pani Łupczyńska Anna. Pan Smoliński Leszek. Jestem za. Pan Szeliga Sławomir. Za. Pan Mierzejewski Włodzimierz. Jestem za. Pani Miller Zofia. Za. Pan Brawski Sławomir. Przeciw. Pan Wiśniewski Mariusz. Przeciw. Pan Kaczorowski Bogdan. Przeciw. Pan Śmigielski Dariusz. Za. Pan Szemborski Sławomir. Za. Pani Mańkowska Barbara. Za. Pan Tomaszewski Ryszard. Za. Pan Tyburski Heronim. Za. Pan Szczepecki Sławomir. Przeciw. Pan Ryszardarski Robert. Przeciw. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy teraz do realizacji kolejnego siódmego punktu porządku obrad, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2019 oraz zwolnień z podatku. Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2020 roku.
Odczytam zatem projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2019 oraz zwolnień z tym podatku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 5 i artykuł 7 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia ministra finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wysokość stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo. Punkt pierwszy. Od gruntów. Podpunkt A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 82 grosze od metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,71 groszy od hektara powierzchni. Podpunkt C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 20 groszy od metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt D. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudową o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,09 groszy od metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi. Od budynków lub ich części mieszkalnych 79 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 zł 98 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt D. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,78 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt E. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 4,30 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, a od budynków gospodarczych lub ich części położonych na nieruchomościach rolnych pozostałych po sprzedaży bądź przekazaniu gruntów na następcę lub skarb państwa 2,10 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Od budowli 2%. Ich wartość określony na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf drugi. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz porządku publicznego. Punkt drugi. Zwolnienia, o których mowa w paragrafie drugim ust. 1 nie obejmują budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Paragraf trzeci. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych odbywa się poprzez inkaso sołtysów lub dokonanie wpłaty na rachunek bieżący Urzędu Gminy w Gozdowie numer 86 90 15 0001 39 00 02 99 2 000 00 10. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała numer 30 łamane na 222 łamane na 17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stałych podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2018 oraz zwolnień z tym podatku. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gozdowo. Paragraf 6. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
stycznia 2019 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przejdziemy do głosowania w imieniu tego nad przyjęciem uchwały. Pani Kurczyńska Anna? Pan Smoleński Leszek? Jestem za. Pan Szeliga Sławomir? Przeciw. Pan Mierzejewski Włodzimierz? Jestem za. Pani Miniak Zofia? Za. Pan Żurawski Sławomir? Przeciw. Pan Wiśniewski Mariusz? Przeciw. Pan Kaczorowski Bogdan? Przeciw. Pan Śmigielski Dariusz? Za. Pan Szymborski Sławomir? Za. Pani Mańkowska Barbara? Za. Pan Tomaszewski Ryszard? Za. Pan Tybulski Heromir? Za. Pan Szczypecki Sławomir? Przeciw. Pan Rzeszatarski Robert? Przeciw. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały dotyczy obniżenia średniej ceny spółpożyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. Odczytam zatem projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny spółpożyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 artykuł 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Obniża się średnią cenę spółpożyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny spółpożyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36 zł za jedną... Dekotonę. Kwoty 47 zł za jedną zasadę mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2019 rok na obszarze gminy. Paragraf 2. Wykonanie powierza się wójtowi gminy Gozdowo. Paragraf 3. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Tak? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja uznaję zasadę, że mowa jest srebrem, liczenie jest złotem, ale w pewnych sytuacjach trudno przejść obojętnie do pewnych spraw, które są tutaj omawiane. Ja wiem, że moje wystąpienie nic nie zmieni w głosowaniu, ale chciałbym, żeby Państwo z Państwem podzielić się pewną refleksją. A mianowicie, jak zabiegaliśmy o mandat radnego, to widzieliśmy wyborców, naszych mieszkańców, deklarowaliśmy pracę dla dobra mieszkańców, dla dobra gminy. Natomiast odnoszę wrażenie, że jak uzyskaliśmy mandat radnego, to część radnych już się nie identyfikuje z wyborcami, tylko już interes gminy zasłania pole widzenia. Proszę Państwa, dylemat jest dla radnych, jeśli chodzi o stawki opłat za śmieci, stawki podatków od nieruchomości oraz stawka ceny żyta do podatku rolnego. I on zawsze będzie nam towarzyszył. Natomiast, proszę Państwa, zdrowy rozsądek nakazuje, że w przypadku śmieci te stawki są uzasadnione, bo matematyki nie da się oszukać. Kalkulacja była bardzo szczegółowo omawiana na komisji. W przypadku podatku od nieruchomości też krocząca podwyżka podatków jest wskazana, żeby później nie było sytuacji, że nagle jesteśmy w ogonie i trzeba skokowo podnosić stawkę. Podobnie z ceną żyta. Obniżenie ceny z 54,36 zł na 47, przypomnę, w tym roku jest 45 zł. To w wymiarze gminy jest to dosyć duży skutek, ponieważ mamy do opodatkowania 7770 hektarów przeliczeniowych. I każdy wzrost stawki o 1 zł to przynosi do budżetu wymierną
jakość, to około 16 tysięcy złotych. To nie jest mała kwota. Natomiast, proszę Państwa, cały czas mi towarzyszy sprawa zmian w budżecie przy podejmowaniu tych decyzji, która miała miejsce na drugiej sesji Rady Gminy. A mianowicie pewne wydatki, które już wtedy kwestionowałem, ale oczywiście wynikiem 8-7 zostały przegłosowane. Przytoczę tutaj sprawę 55 500 zł zwiększenie środków na promocję gminy. Proszę Państwa, jeżeli byśmy rzeczywiście szli w tym kierunku, że środki, które przysparzamy poprzez zwiększanie stawek podatków dla budżetu gminy są angażowane dla celów gospodarczego rozwoju gminy, wówczas jestem za tym, żebyśmy w ten sposób postępowali. Natomiast jeżeli lekką ręką wydajemy środki na takie cele zupełnie nieuzasadnione, to podnoszenie stawek jest co najmniej nie na miejscu. Skończyłem, dziękuję. Nasze gminy, jeżeli chodzi o podatek, to jest 25,6 milionów, prawda? A potrzeby są dużo, dużo większe, czyli podniesienie o 2 złote, co daje w efekcie, nie wiem, czy dobrze słyszałam, 16 tysięcy, tak? Tak, tak, tak. 16 dlatego, że te wydatki rosną. Jeżeli chodzi teraz o podatek od nieruchomości, to chcę przypomnieć, że jeżeli chodzi o podatek od gruntu, nie został on podniesiony, utrzymany, chyba nie działa. Utrzymany jest na stawce 82 zł za metr, czyli tak jak było w 2018, natomiast od budynku 40 groszy, czyli przy cenach i przy takich zmianach, jakie są w budżetach, myślę, że nie bardzo podkruszyć. A jeszcze jedno takie zdanie, bo skurwa, niech wyborcy ocenią po 5 latach pracy, czy ktoś sprzeniewierzył się temu, co mówił, nie oceniają się nawzajem, bo myślę, że to jest nie na miejscu. Działajmy, po prostu działajmy. Myślę, że to, że pan Wójt jest w 6. kadencję tutaj z nami, to chyba też świadczy, może mówić wiele, że można podejrzewać, że kogoś namówi, że kogoś zauroczy, ale... To chyba też o czymś świadczy. Zaufanie, czysta relacja, a więc troszeczkę też pochodzi z mojej strony. Dziękuję. Pani radna, ja mam takie pytanie. Jaki to jest budżet, że dyrektorzy szkół wnioskują 500 000 zwiększenie, bo brakuje na wynagrodzenia? Jaki to był poprzedni budżet? Bo pani mówi o zaufaniu. Ja nie mam zaufania, jeżeli jest planowany budżet i brakuje 500 000 złotych na wynagrodzenia i zwiększamy na promocję gminy o 53 tysiące i z tego, że mi ponad 200 tysięcy promocja gminy w 2018 roku. Pewnie materiały można by się zapoznać. Skończmy dyskusję na tematy odbiegające od omawianego punktu. Jeżeli nie ma więcej pytań związanych z omawianym punktem, przejdziemy do głosowania. Poproszę pracownika radnego o odczytywanie na. Pani Kurczyńska Anna. Jestem przeciw. Pan Smoleński Leszek. Jestem za. Pan Szelika Sławomir. Jestem przeciw. Pan Jerzyński Włodzimierz. Jestem za. Pani Miliak Zofia. Za. Pan Żurawski Sławomir. Przeciw. Pan Wiśniewski Mariusz. Przeciw. Pan Kaczorowski Bogdan. Przeciw. Pan Śmigielski Dariusz. Za. Pan Szymborski Sławomir. Za. Pani Mańkowska Barbara. Za. Pan Tomaszewski Ryszard. Za. Pan Tyburski Heronim. Jestem za. Pan Szczypecki Sławomir. Przeciw. Pan Ryszardowski Robert. Przeciw. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały nr 31 łamane na 233 łamane na 17 Rady Gminy Rozwoju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia głównego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Gotowa na 2018 roku. Projekt uchwały szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy 9 grudnia bieżącego roku. Odczytam zatem projekt uchwały w tej sprawie.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31/233/17 Rady Gminy Gądowo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Gądowo na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w przyszłości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz artykuł 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy, rozdział 5 załącznika, o którym mowa w paragrafie pierwszym uchwały nr 31/233/17 Rady Gminy Gądowo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Gądowo na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. Paragraf czwarty. Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gozdowie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania w związku z projektem uchwały? Jeżeli nie ma, przejdziemy do głosowania. Pani Burzyńska Anna? Jestem za. Pan Smoleński Leszek? Jestem za. Pan Szeliga Sławomir? Przeciw. Pan Jerzyński Włodzimierz? Jestem za. Pani Miller Zofia? Za. Pan Żurawski Sławomir? Przeciw. Pan Wiśniewski Mariusz? Za. Pan Kaczorowski Bogdan? Za. Pan Śmigielski Dariusz? Za. Pan Szeborski Sławomir? Za. Pani Wojtkowska Barbara? Za. Pan Tomaszewski Ryszard? Za. Pan Tyborski Heronik? Za. Pan Szczepacki Sławomir? Za. Pan Ryszard Tarski Robert? Wstrzymuję się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały dotyczy ustalenia na terenie gminy Gozdowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Projekt uchwały został Państwu przekazany do zapoznania z drogą mailową oraz szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 5 grudnia. Zgodnie z tym, co powiedziałem przy zmianie w porządku obrad, proponuję odstąpić od wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Czy są jakieś uwagi co do projektu uchwały? Czyli bez paragrafu czwartego, tak? Znaczy ja przygotowałem projekt tak na wszelki wypadek, bez tego zapisu i Państwo się zapoznają, mamy chwilę, żeby to jeszcze przeanalizować i wrócimy zaraz do dalszego tematu. Zapoznawanie się radnych z projektem uchwały o pociągnięciu minutową przerwy.